Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Liczki z Piekła, serii, w której udowadniamy, że Elo Hele jest jak czysta klawiatura gracza League of Legends. Nie istnieje! No, panowie, tutaj powiem, że z klawiaturami różnie bywa. Moja jest taka w miarę wyczyszczona, ale no widać, że jest trochę brudna. Dawno jej nie czyściłem, więc wypadałoby wyczyścić. No i gramy Phila, a Phil co nam przyniósł? Przyniósł nam znowu górną aleję. Więc na to wygląda, że jeżeli filujesz, to na górnej alei stacjonujesz. Tym razem mamy Branda, ale jest fizyczny midlaner, no ale jeżeli byłby Brand, byłaby Kai'Sa, to tego magicznego damage'u by było. Ja bym raczej wolał tutaj nie grać. Nie grać Kennenem, czy czymś pod AP. Tak, zobaczmy. Pokażę mojej drużynie, czego chcę. Pokażę, że chcę zagrać Riven. Riven w aktualnym stanie, no chyba nie najlepsza. Nie wiem, kiedy ostatni raz widziałem Riven. No wiadomo, jak ktoś jest koneserem, daje radę. Jak nie jesteś koneserem, może być lipa. Moja Riven nie jest koneserska, ale nie jest też taka, że grałem ją pierwszy raz. Więc może być różnie. Zależy dużo od matchupu i od tego, co się trafi. A on, ten Z, jest popierdolony. Drugi raz oferuje mi zamianę. Gościu, ja gram na topie. Top laner zawsze powinien mieć pika jak najniżej. U top lane'a nie da się blind pickować. W sensie, no da się, no bo zawsze ktoś musi blind pickować, ale blind pickowanie topa nie jest na pewno przyjemne. No tutaj faworyzujący matchup mega pomaga. W ogóle ciekawe, że nie ma teraz podpisane, kto jest kim. Więc ja widzę, że pisze Gromp, ale kim jest Gromp, jak Gromp nie jest podpisany tutaj. I widzę tylko jungle. I mój jungler wyciąga Warwicka. To znaczy przynajmniej tyle, że jeżeli ja nie piknę upy top lanera, to może nam brakować magicznych obrażeń. A to jest coś, czego bardzo bym nie chciał, więc no pokażę tą Riven, tak no spróbujmy tak zasugerować. Niech on się domyśli, że musi piknąć upę midlanera. Fiora! Uhuhu! To jest, chłopaki, killowy matchup, można by rzec. Więc fajnie byłoby go zagrać, fajnie byłoby go na przykład sobie ręce połamać. No ale no, zobaczmy. Nasz kolega piknie magiczne obrażenia na topa. Jeżeli nie piknie, to ja nie wiem, co mam piknąć. Kaylee? Ja pierdolę! Gościu piknął Korkiego, nie? No ale niech będzie. Jeszcze szybko zobaczmy, jakie są aktualnie buildy na Riven. Okej. Conqueror, Nimbus Cloak taki, dokładnie coś tego typu. No i najpopularniejszy jest Rush Eclipse'a. Okej. No ale tak patrząc na zawodników Riven, nie widzę, żeby oni tutaj tą Riven grali, więc no możliwe, że Riven jest po prostu dead. Dead jako champion. Też dwóch tutaj koreańskich one tricków, którzy grają tą Riven dłużej, mają dobre win ratio, grają jednak Black Cleavera. No dobra, pomyślimy. Wydaje mi się, że Eclipse może być lepszy, bo Eclipse jednak daje tą siłę. No Doran's Blade na starcie, raczej na pewno nie gramy w jakiegoś top lanera zasięgowego, który mógłby nam to utrudnić. O tyle dobrze, że no jesteśmy full AD, ale no trochę tego magic damage'u ze strony Kai'Sy będzie. No i też oni nie mają za bardzo jak stakować armora. No i widzę, że to jakiś invade na kill od razu grany. Ja to lubię. Hop, go top. We go 1.30. Dobra, jak chcą tak długo stać, to ja uciekam. Idziemy do nas, idziemy do nas. Ktoś tu zwardował. First time Corki, by the way, don't worry. No tyle dobrze, że jak już first time'uję, to gra chociaż Corkim, a nie jakimś innym czempionem. Ja na przykład first time'uję Riven. Szczerze, Riven chyba nie grałem od zeszłego roku wakacji. No w sumie byłoby rok. Miałem taki okres w sierpniu, że robiliśmy tydzień, w którym grałem tylko Riven. Nie skończył on się najlepiej, ale miał być z tego film na YouTubie i ten film nigdy nie powstał. Tutaj nie udało się strzyzować level 1. On ma też Prime, ma teraz też lepszego Vitala. No ale niestety mi się nie udało go zdrować. No okej, okay, ale trade wygrany. Jedyne co, że to, że on ma pierwszy dwójkę, ja mam Prio na lane'ie. Teraz ma też dobrego Vitala, więc możemy wyjść poza jego zasięg, tak żeby tego Vitala zresetować. I teraz już trochę lepszy. Chyba teraz nie ma Q. Możemy podejść. Bierzemy E. I tak jak level 1, ja bym mógł go dymać, gdybym dobrze się ustawił i dobrze zaczął. No tak teraz do trzeciego levela się trzeba przeczekać. Dobra, pyk. Chciałem wybajtować i nie rzucałem W. Myślałem, że może uda mi się wybajtować jego stuna. Jego pary. I on nie parował. Dlatego też nie chciałem tak komitować, bo myślałem, że on po prostu sparuje to. A jak rzuci parę, no to może odwrócić to o 180 stopni. Całą tej sytuację. A on gra w ogóle Ignite'a! O cię, panie dzieju! No to w takim razie puszujemy to najszybciej jak się da. I teraz cofamy. I on tutaj trochę tych creepów straci.
Bardzo mnie zdziwiła ta Fiora, bo tam było parę takich sytuacji, sobie. No wiecie, kto chce grać ten matchup, chyba, no nie jestem ekspertem, no nie jestem ekspertem, nie jestem one trickiem Riven, ale no wydaje mi się, że to jest tak, że grasz short trade'a, próbujesz jakoś tak zagrać wokół tego, żeby nie dostać pary, no i uciekasz. I właśnie jak był to jego moment, że on mógł trochę się odegrać, zagrać właśnie z pary, to tego nie zrobił. I to mnie trochę zaskoczyło. To ten moment, gdy przeciwnik jest tak słaby, że aż mu to wychodzi. Dobra, więc teraz tak, postawiamy set warda, w razie czego jakby coś się działo. Mamy przewagę miecza, ma przewagę poty. Dobra, ulala, ale zintował trade'a. Właśnie nie chciałem tego Q3 rzucać specjalnie, żeby nie dostać stuna. Teraz taka sztuczka na Riven, że trzymasz Q do samego końca i na samym końcu dopiero rzucasz, no i potem od razu masz mniejszy cooldown. Co prawda to jeszcze nie działa, trzeba mieć 9 level i trochę cooldownów. Dobra, no i cyk. On nie dał rady sparować. No co prawda widzicie, że tutaj to pary zmienia postać rzeczy. Pary na Fiorze to chyba jeden z bardziej broken spelli, który nie jest pod umiejętnością ostateczną. Bo to jest popierdolone, że ten spell redukuje attack speed o 20%, czy tam 20-80 raczej. Cyk, pyk. Myślałem, że Warwick przez chwilę na mnie, ale potem sobie przypomniałem, że Warwick jest w moim teamie, a oni po prostu mają w jego. Ładnie dopuszczowany wave, co prawda on dużo nie straci, bo tutaj przyszedł, ale jest fajnie. My gramy Pikaxa, zagrajmy ten build z Eclipsem. Możemy jeszcze kupić sepotkę. No i TP-ka nie trzeba używać. Więc powoli wracajmy na linię. No i gramy znowu to samo. Teraz mamy ereczkę, więc trochę inaczej to będzie wyglądać. Możemy już więcej mu zadać obrażeń. I już raczej powinniśmy wygrywać przez to, jaką mamy przewagę w itemach. Zwłaszcza, że ma tylko Vampiric Sceptera. Mamy kill off i dwa długie miecze. To jest spora dawka AD. I znowu, standardowo. Zardujmy teraz trójka, krzak. Orki coś tu poddymia. Krótki tradzik, on nie ma teraz pary, więc to jest nasze okno. Że wiemy, że teraz mamy, nie wiem, jeszcze 10 sekund, żeby coś porobić. No ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Ja bym przytrzymał sobie tego wave'a. Tak, rzucimy też tarczy, żeby nie dostać tak dużo obrażeń od tych creepów. No i stoimy teraz tu przed creepami. I nie dajemy mu podejść. Luźny tradzik. Właśnie trzeba grać Riven wokół takich krótkich trade'ów. Wchodzisz. Rzucasz wszystkie swoje spelki i wychodzisz. Ja generalnie tu strasznie dymam. Tylko teraz tak, pytanie jest pierwsze. Gdzie jest Viego? Pytanie drugie. Czy on przypadkiem, jak trafi pary, to nas nie zabija? Dobra, chyba nie. Jednak tak, bo ma flesza, a ja nie trafię merkom i... No to parę jednak zrobiło tutaj postać rzeczy o 180 stopni. No trochę my bad, zintowałem to. On ma też Ignite'a. Dysrespekt z mojej strony. No ja nie do końca znam tu limity. Czasami siądzie, czasami nie. No ale to jest właśnie to. Jeden błąd w jedną stronę i obraca się dookoła nogami. Może przerwę recall? Nie, raczej nie przerwę. No ale dobra, dopuszczam po prostu tego wave'a. Oczywiście jak zwykle granie takimi championami kończy się tym, że pewnie będzie 10 tysięcy ekspertów na Riven w komentarzu. I będę mówić, co tutaj ten Teges. Tutaj gdzie jest Viego? No nie wiemy gdzie jest Viego. Ja jedynie co, no to mogę sobie tutaj zwartować trójkrzak znowu. Nie wiem jak w tym małym krzaku. Okej, okay, jest Viego tu. No i powinien być nasz. Szkoda, że nie dostałem ja killa. No gdybym ja dostał killa, to na pewno byłoby to fajniej. Ale szkoda, bo jakbyśmy mogli sfreeze'ać tego wave'a, no to byłoby elegancko, no ale niestety to się tu nie uda. Dobra, on trafił pary, ale... Nieskutecznie. Nie wiem, czy ja musiałem to flashować. Ja mam R-kę cały czas. O tym pamiętajmy. Mam level przewagi chwilowo. I pytanie, co on tu robi? Pamiętajmy, że ja mam R, on nie ma. Pyk! Kurde, to nie dolatuje? Naprawdę? To są jakieś jaja. Dobra, ale to jest jeszcze cały czas nasz moment. Na tym kanonie. Tylko nie wiem, czy on nie ma pary z powrotem. Teraz. Chodzi? Miał pary! I nie umarł! I się wyleczył! Jasny gwincior, nie?
No dobra, mam Eclipse'a, więc będzie już prościej. Mega unlucky sytuacja. Myślałem, że może będę miał obrażenia, żeby go tutaj dziabnąć. No oczywiście zabrakło do szczęścia. Dobra, na szczęście teraz... Szczęście to będzie Warwicka, jak on sobie go zabije. Wytrzyma tego wave'a, git, okej, okay, no spoko, no nie jest źle. No nie jest źle, no ale... Ten niesmak pozostaje jednak. No to jest właśnie to granie Riven. Że tutaj no milimetry się liczą. I trzeba dużo znać limitów, no ten champion naprawdę dużo wymaga. Może ja szczerze powinienem też grać z Ignite'em. W sumie, jak tak patrzę, to wszyscy grają na Riven z Ignite'em. Nie wiem, czemu nie gram z Ignite'em, zapomniałem o tym fakcie. Zapomniałem, no, że gramy przecież Nimbus Cloaka, no i że Ignite jest tu OP. No gdyśmy mieli Ignite'a, to go zabijamy tutaj 10 na 10 razy. W sumie, podstawowy błąd. No i właśnie patrzę, że 90% osób gra też tego Ignite'a. Ja po prostu zapomniałem, nie zauważyłem tego. No co właśnie takie niuanse, nie? Się czasem zapomina, jak się nie gra jakimś czempionem. On ma R-kę w tym momencie na pewno. Ma też trochę levela przewagi. Kurde, no, problematyczny jest ten jego healing. Nie wiem, czy ja po prostu nie chcę kupić tutaj heal reduction w tej takiej sytuacji. Bo ja mogę wejść na short trade, no ale co z tego, jak on ma no, 15% lifesteala, się leczy z auto ataku za 30, w porywach do 50. Wydaje mi się, że teraz trochę ten matchup przed na jego stronę, na jego korzyść, no zwłaszcza to, że on ma Ignite'a. No dobra, no. Możemy stać, gra się sama rozstrzygnie. Mamy Warwicka 8-1, który swoją drogą mógłby tutaj zawitać. No ale ja jestem strasznie dymany przez ten jego healing tutaj, nie? Bo w momencie, gdy ja gram wokół krótkich trade'ów, bez tego obijania, on wszystko to może zniwelować. Kliknięciem po prostu dwóch autoataków i ewentualnie przyciśnięciu Tiamata, no to nie jest to ciekawe. Szkoda, że tego plate'a nie wziąłem. Dobra, Kora z double killem. Patrzę i widzę, że ta gra się sama wygrała. Pytanie, gdzie jest nasz zawodnik? Ja bym raczej unikał jakichś konfrontacji lirycznych z nim. O, podniósł sobie Red Buffa. Zwłaszcza, że on ma 11 level. A mi do tego 11 levela brakuje jednego creepa. No ale to jest takie... meh. Co ja mogę teraz zrobić? Fajnie, że go obiłem. No ale on obił mnie równie podobnie. I on teraz podejdzie do wave'a, kliknie 3 auto-ataki i mnie zabije i ma full HP, nie? Jeszcze tylko brakuje, żeby mnie zabił. Dobra, szczerze, to było najbardziej losowe zabójstwo, jakie widziałem. Już wiem, o co chodzi, jak debuff spłaczy, że Fiora jest OP. Ja w tym czasie kupię to, no i zakupy Executionera. Chociaż tyle. O, dobrze, że mu to siadło. Merkę? Nie, ale ja mam TPK za tyle. Nie podoba mi się to, no nie podoba mi się to. Bo to, no, free linia była, a nagle się okazało, że on kupuje Ravenous Hydrę i ja już nic nie mogę zrobić. Może ja też powinienem zagrać Ravenous Hydrę tutaj, żeby go zmeczować. Może to są właśnie te detale, których ja nie wiem, nie będąc koneserem Riven. No dobra, wave'a przepuszujemy, niech tam się dzieje, co się dzieje. Na midzie srogi dym, my pod tego mida możemy podbiec. Możemy zabrać sobie blue buffa, 10 CDR-a zawsze dostaniemy. A wątpię, żeby ktoś inny to podniósł. No i stoisz, nie? Ma Heralda. Heraldo odpalił się na topie. No z tym faktem wiemy, że na pewno tier 1 stracimy. Pytanie, co z tier 2? Tier 2 na pewno nie chcemy oddawać. Dobra, udało się zatrzymać Heraldzice. No i git, nie? Stoimy w takim razie tu. Jesteśmy niby do przodu te 20 creepów. Marnal 20. Fiorę widać tam u nich w bocie. Okej, okay, przyszła i kogoś zabiła. To akurat niepocieszające. No ale my w tym czasie, jak to możemy wykorzystać, no to wykorzystajmy. Postarajmy się wziąć tower. Jezu, tak patrzę na moje fast combo, ku. No nie było to najszybsze combo, jakie się dało zrobić. A, trzeba grać tak Riven codziennie, żeby mieć tą pamięć myślową. Inaczej to trochę lipa. I tak się zastanawiam, czy ja idę teraz w Black Cleavera? Czy ja idę w Sundered Skya? Kupuję te itemy na zmianę. Dobra, no zagrajmy to. Powiedzmy, że tak, no i wydaje mi się, że to jest problem trochę, że nie do końca wiem, co mam budować na tym ludziku. A ja chcę robić coś tu? Ja tu biegnę. Powoli, ale biegnę.
Oj, oj. Biora na plecach. Jebana dziweczka. Musiała przyjść zepsuć plany. Nawet nas tutaj jeszcze kurczaki na odchodnym. To oni wiedzieli o mnie? Czy on tak po prostu losowo? Losowa to jest moja koleżanka tutaj na kajsie. Co ona tu robiła? Okej, okay, korki. Zabił. Jeszcze pewnie w topa. Kurde, no. Może kupię tą hydrę po prostu? Może kupię hydrę? A jednak kusi. Kusi, bo. Zawsze jak grałem Riven, bo ja bardzo dużo grałem Riven w sezonie 6, no to gdzieś ta hydra była głównym itemem kluczowym, który się kupowało. Teraz z tego co pamiętam ostatnio, jak rok temu grałem, to też głównie hydra się kupowało. Jednak był ten fajny lifestyle. No to jako, że nie ma co robić, wave'a zbytnio nie ma. Trzeba wziąć sobie kampa, żeby gdzieś tam maksymalizować to, ile golda posiadamy. Nie mam teraz flasha. Też widzę, że koleżanka Caitlyn jest 1-8. Więc on zbyt dużo złota nie przynosi. To jest za głęboko, żeby to podejmować. Ja po prostu cofnę. Poczekam chwilę w bazie. Kupię sobie czarny tasak. Tak to pójdzie. Korki go zabije, bo korki bije bomby. Ty, oni tego nie robią? Ja tam typuję. Weźmy jeszcze niebieskiego trinketa pod to. Bo akurat jest cooldown. Dobra, jest 9000. To nie ma się o czego bać. Wszyscy zdążą raczej dojść. Dobra, zabijmy po prostu tego. Do luzaku zereczki. Drugiego tego zabijemy. Ja tej nie wiem nawet co robię. No i przejmujemy na Shora. Nasz Shor przejęty, gra wygrana, dziękuję. Samo się wygrało, nie musiałem robić nic. To mi się podoba. Czy ja jestem tu winner's queue? Po prostu mam winner mentality. Mentalność zwycięzcy. Tu Fiora najprawdopodobniej. Biegniemy. Spoko, elegancko. No byśmy tu mieli od razu jakąś kotwicę czy coś, no to on mógł tutaj leżeć. Oj, oj, oj. Kolego, uciekaj. No Warwicka lekko pojebało. A to szkoda, bo jest zaraz Drake. No fajnie byłoby tego Drake'a nie oddać. No ale dobra, nek. Oni chociaż idą w Drake'a, to my tutaj przeatakujemy, żeby wziąć sobie tier 2 na topie. I teraz tak, fast combo. Jeszcze nawet nie wiem, czy przez to woli nie atakuje. To oni nie robią tego. Tu jest Viego. Jak to się mówi, Viego, co poruchał, to jego. Jest tu też Fiora. Znaczy sami tyle, że najlepiej stąd się ewakuować. I w dwójkę są pod topem. Dobra, ja po prostu grzecznie zrecalluję. Dwóch top. Kupę co trzeba kupić. O, widzę, że też pojebane value zrobimy z Executioner's Callingu. 250 i 11. Więc no może nie był to najlepszy wybór. Mamy even itemy z koleżanką. Tak plus minus. Więc pytanie, czy ja mogę tu dziabnąć. Mamy level do przodu. Więc to może mogłoby być moje okno. O, zmisowałem to autoatak. Grom za silny. No i ciężko, ciężko się skacze tam. Ciężko się gra, ciężko się tutaj klika tą Riven. No to trzeba mieć wytrenowane, nie? Riven to jest chyba taka najbardziej wymagająca postać pod takim względem typowo kombinowania i idealnie klikania przycisków na klawiaturze. Nie wiem, czy jest jakiś inny champion. Nie mówię, że jest jakaś turbo trudna, nie? Wiadomo o co chodzi. Tylko trzeba mieć tą wyczutkę na te klikanie i właśnie to jest największy problem Riven, że to jest dużo animation cancelów. Problem, to jest właśnie fajne w tym czempionie. No ale ta bariera wejścia jest dosyć spora. Dobra, nie zabiją tego Viego? Tak. Wydaje mi się, że Riven to właśnie jeden z trudniejszych czempionów. Żeby zacząć nim grać. Więc no nie polecam, no ale dla wszystkich koneserów Riven to właśnie wykonaliśmy. Tu dwa inhibitory spadną. Ja kupię Sundered Sky'a. No i potem wchodzimy i czyścimy, nie? To jest nasz moment. Teraz pyk, na ostatni możemy to zagrać. I w sumie z tym buildem jestem strasznie tanki, bo widzę, że mam 3000 HP. To raczej niecodzienne. Weźmy jeszcze sobie, zabijmy wilki, żeby dobić 16. My jeszcze wilki 16 nie dobijają. Proszę, tylko że mi tego nie ukradł. No bro. Report her. Tak, report her, bo co? O kurwa. Jeszcze on to przeflaszował. Jakby nie przeflaszował tego Q, to wydaje mi się, że mogę go zabić. No ale tak to
No ograł mnie tu, ograł mnie tu. No ale w sumie bardziej to, może nie, że on mnie ograł, bardziej to mam wrażenie, że sam się ograłem, klikając W w jego pary. No ale jak dostaniesz stuna na pary, no to już jesteś bez szans, nie? To są 2 sekundy stuna. 2 sekundy stuna. Tego jeszcze nie grali. No ale przynajmniej mam lepszy team, więc wygrałem. No ale też ten Ignite pomaga w tych wymianach do tej fery. No szkoda, szkoda, że nie wziąłem Ignite'a, bo wydaje mi się, że z Ignite'em byśmy wyszli z linii tak bardziej 3-0 niż 1-2. No ale happens. Czy ja podejmuję kolejną rękawicę? Nie podejmujemy. Tego nikt nie widział. Trzeba było grać Ravenem z Hydre, przynajmniej szybciej bym Wave'y krzyścił. W ogóle mega ciekawe, że mam ten sam level co ziomek, mimo iż mam 60 klipów więcej. To jest chyba coś nie ten Tegas, nie? Mam teraz zerowy lifesteal. Azir Sirius sobie postawił tu wieżę. Okej, okay, ja nie wnikam. Biegnijmy do mida. Dobra, pyk, Fiora nie żyje, w sumie bardziej się spaliła z Death Dance'a. Nie musiałem jej tu erkować. No ale dobra. Gra wygrana, ja nic w tej grze nie zrobiłem. Zintowałem parę razy na Fiorę. GG, tak się właśnie gra. I to jest to, że czasem trzeba dać się ponieść drużynie, ale też ważne jest, żeby jej nie przeszkadzać. My tutaj nie przeszkadzaliśmy, elegancko puszowaliśmy wave'y, robiliśmy presję. Więc tak to wyglądało. Plus 27 LP, damage najmniejszy w drużynie, no ale też dużo się nie biłem. No i to na tyle, do zobaczenia, cześć, pa!